Kościół Chrystusa Króla został wybudowany jako wotum wdzięczności za bitwę 1920 roku. Kościół ten miał bardzo burzliwą historię, ponieważ pozostało wiele prac, które przerwała wojna. Po wojnie trzeba było przywrócić do stanu, który nadawałby się do użytkowania. Władze komunistyczne bardzo nieprzychylnym okiem patrzyły na to, aby ten kościół się rozwijał, aby był rozbudowywany. Robiły trudności, aby cokolwiek przy tym kościele można było zrobić. Przyszedł moment, kiedy ksiądz proboszcz wyszedł z inicjatywą, aby powołać w naszej parafii rycerzy Jana Pawła II. Jest to Stowarzyszenie Świeckie Mężczyzn Katolickich. Jest największą wspólnotą zakonną rycerzy w całej Polsce, bo jest nas 25 mężczyzn. A więc 25 ojców, którzy kształtują swoje życie duchowe, które to życie duchowe pogłębiają, którzy postanowili aktywnie włączyć się w kontynuację nauki Jana Pawła II, przede wszystkim służyć drugiemu człowiekowi. Staramy się, aby ta pomoc bratnia była rozwijana, żeby to nie były tylko puste słowa, abyśmy potrafili nawzajem siebie wspierać w chwilach trudnych, ale również w naszych radościach. Tak się złożyło, że jestem wielkim rycerzem naszej chorągwi, Chrystusa Króla, przewodniczę jej. Jeżeli chcesz się poczuć w tej rodzinie parafialnej, jak w rodzinie, to możesz siebie ofiarować w zupełnie inny sposób. Poprzez modlitwę, najważniejsza sprawa. Możesz przyjść wtedy, kiedy trzeba włączyć się poprzez taką pracę fizyczną. To jest tylko sprawa chęci. Nie trzeba być wybitnie uzdolnionym. Po prostu trzeba coś chcieć zrobić. Z zamiłowania jestem muzykiem, lubię śpiewać. W związku z tym ksiądz proboszcz zaproponował mi, abym wraz z młodzieżą przeparafialną stworzył zespół muzyczny. Ksiądz Marcin jest bardzo wymagającym nie tylko od nas, ale przede wszystkim od siebie człowiekiem. Jest w związku z tym fantastycznym gospodarzem, który potrafi to wszystko ogarnąć. Ja go czasami podziwiam. Jest to olbrzymia rodzina, więc trzeba być naprawdę doskonałym organizatorem, a jednocześnie mieć serce do tego, co się robi. Każdy jest w jakiś sposób nas uzdolniony, każdy posiada jakiś talent. Ważne jest, żeby tego talentu nie zakopać, żeby go nie zmarnotrawić, żeby go po prostu wykorzystać. Realizując siebie w jakiś sposób, przekazujemy cząstkę siebie innym, więc mnożymy te talenty. Musimy być sobą, nie możemy grać, nie możemy niczego robić na pokaz. Wydaje mi się, że wszystko, co czynimy, powinniśmy czynić z myślą o tym, że pomagamy drugiemu człowiekowi. To jest najważniejsze.